Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam w kolejnym Komentarzu Narodowym. Standardowo zachęcam do udostępniania tego materiału, zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, wspierania także naszego kanału finansowo. No i proszę Państwa, dzisiaj jako, że to materiał na niedzielę będzie tak kościółkowo, e, odniosę się do tego, co się dzieje w tak zwanym świadku tradycyjnym, bo już przy okazji Słynnego, już chyba znanego wszystkim motu Proprio Traditionis Custodes, zakazującego de facto sprawowania mszy trydenckiej, parę słów już na ten temat było. A tutaj mamy jakby ciąg dalszy z tym związany zapowiedź jakby wizytacji, sprawdzenia. Tych tradycyjnych instytutów, czyli no, jak tradycyjne instytuty, mowa o wspólnotach, które odprawiają zasady tylko Dencką i w tej duchowości, jakby kształcą seminarzystów, posługują itd. No, w Polsce mamy dwa takie, są obecne. Dwa takie instytuty, Bractwo Świętego Piotra i Instytut Dobrego Pasterza. W tym spotkaniu brało udział jeszcze jeszcze przedstawiciele Instytutu Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana, Bractwa Świętego Wicentego Ferreriusza, Instytutu Świętego Filipa Neri, to w Berlinie niedaleko, oraz misjonarze Świętego Krzyża, a także opaci z Lebaru, kanoników z Lagras, i jeszcze paru tradycyjnych opactw zgromadzeń zakonnych. Ponieważ jakby takie informacje się rozchodzą i należy jakby Podejść do nich do, jako do dość wiarygodnych, tym bardziej, że byłoby to dość logiczne i konsekwentne, że te zgromadzenia mają zostać w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach spacyfikowane. Ma być zakaz, ma być wizytacja. A wiemy na przykład, jak się skończyła ta taka Franciszkowa wizytacja u. W zgromadzeniu Franciszkanów niepokalanej. No, skończyło się destrukcją totalną zgromadzenia, upadkiem, procesami sądowymi, aż w końcu sam wizytator, czyli ojciec Fidencjusz Wolpi, przeniósł się na Sąd Boży. Cóż, no, to by było dość logiczne. Wiemy, jakie takie wizytacje się kończą. No i w związku z tym, żeby jakby uprzedzić uprzedzić fakty, w Kurtenem, gdzie jest siedziba Instytutu Dobrego Pasterza, spotkali się ci przełożeni, żeby wypracować jakieś wspólne stanowisko. I owocem tego, tego jest list. List do... E, niektórzy piszą, że do biskupów Francji. E, tak, tak jest to założony. Bardziej myślę, że tutaj właściwym adresatem byłby papież, ale, ale no, nie, wiem, nie wiem, co mają do tego biskupi Francji. Tak? Bo jeśli ktoś ma wizytować jakby i, i blokować tradycyjne instytuty, to tu właściwą instancją jest papież, jest kongregacja do spraw. Nie pamiętam w tym momencie dokładnej nazwy, chyba Instytutu Życia Konsekrowanego, tak? której przewodzi kardynał brazylijski Huao Bras Avis. No i no, list jest dosyć zaskakujący. Jest w zasadzie taką deklaracją lojalności wobec całego y, posoborowia. Jest tutaj, no w zasadzie można by go streścić. Ja go podlinkuję w opisie: że, że no, my tu jesteśmy ci dobrzy, ci źli są gdzie indziej. Nie przycinajcie nas. My nie sprawiamy kłopotów, uznajemy całe posoborowie, chcemy się dogadać. Pytanie za jaką cenę? Ja przypomnę, że była taka, proszę Państwa, sytuacja z, w roli głównej księża bractwa świętego Piotra, którzy posługiwali. Posługiwali we Francji. Dokładnie, proszę Państwa, już tą informację sobie wywołuję. To jest, to była decyzja Dijon. A może Państwu to za sekundę dosłownie wyświetlę. Tylko muszę troszkę przyciąć, przyciąć okienko. Żeby, żebyście widzieli Państwo tak, jak należy. No, otóż, otóż chodziło o bazylikę świętego Bernarda Sclevaux, Fontaine-le-Dijon. Czyli, no, diecezja Dijon. I tutaj, tutaj, co było, co było kością, kością niezgody. No. Problemem je, był brak, proszę Państwa, koncelebrowania nowej mszy. I tak, tak ordynariusz z Dijon, arcybiskup Minera, jakby to uzasadniał. Więc, więc no widzimy już, widzimy już, że rzeczywiście być może, być może... Rzeczywiście ta koncelebracja jest jakąś tam kością niezgody. No ale pytanie, pytanie, czy to jest, proszę państwa, czy to jest, czy to jakby no, uzasadnia takie takie, przepraszam, bardzo, płaszczenie się. Bo tu widzimy akurat to uważam, to uważam, jest pewnego rodzaju taki trolling, że tu cytuję się pod koniec tego listu. A Moris leticja jest to pewnego rodzaju i gdyby ten list reszta tego listu była w trochę innym tonie, to to byłby bardzo dobry trolling, ponieważ no, wykazuje to pewnego rodzaju hipokryzję posoborowców. No, a tak, no tu się przypomina, że tutaj zostało jakby tą historię tych wszystkich tradycyjnych instytutów, które zaczęły powstawać dopiero przecież po konsekracjach arcybiskupa Lefebra w 88. i że tu Kościół je uznał, że ci ludzie jakby zaufali. No i co, i teraz, i teraz, jak to możecie nas tak i nas tak wyrzucać? Myślę, że rzeczywiście ci biskupi francuscy tutaj o tyle są dobrym adresatem, że stanowią jakby główną grupę opozycyjną wobec tych tradycyjnych instytutów, tylko że żadne listy nic, nic nie zmienią. Tutaj tak naprawdę tylko postawa Rzymu mogłaby coś zmienić. Ja mogę powiedzieć tak, no bo ten list został na przykład bardzo surowo oceniony przez księdza Szymona Bańkę. Ja się z tą oceną w większości zgadzam. Natomiast ja zauważę jedną rzecz, się dwie rzeczy. Najpierw się powtórzę. Najpierw się powtórzę, yy, 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 przypominając to, o czym mówiłem, jeśli chodzi o list do biskupów towarzyszący tradycjonistycznym stotem list Franciszka. I proszę bardzo, oto ten fragment, że przypomnę, że. Yy, Wskazania dotyczące postępowania w diecezjach są podyktowane dwiema zasadami. Aby zadbać o dobro tych, którzy zakorzenili się w uprzedniej formie celebracji i potrzebują czasu na powrót do rytu rzymskiego promulgowanego przez świętych Pawła VI i Jana Pawła II, więc jakiekolwiek listy nic tu, proszę Państwa, nie zmienią, ponieważ yy, tradycyjni wierni i tradycyjni księża są... Przeznaczeni mówiąc kolokwialnie i dość brutalnie na odstrzał. Proszę się uczyć nowu sordo. Proszę się uczyć nowu sordo. Zacznie się, oczywiście, powoli. O tym zresztą mówiono, kiedy się tworzyło bractwo świętego Piotra, że powoli, najpierw będą przychodzić na nową muszę, będą w niej uczestniczyć, będą rozdawać księża komunie. Potem przeprowadzimy ich do koncelebracji raz do roku, na przykład, wielki czwartek a potem coraz częściej, coraz częściej I tutaj dowodem niech będzie upadek e, niegdyś bardziej radykalnej od Bractwa Świętego Pusa X grupy e, Bractwa Świętego Jana Marii Wianeja z diecezji Campos, gdzie, która dogadała się z Rzymem, utworzono dla nich administraturę apostolską specjalną, a teraz ordynariusz tej e, administratury, biskup Rifan, koncelebruje sobie no, wzór Zordo, tu i tam, gdzie tam. Gdzie mu się zdarzy taki tradycyjny biskup, który, yy, który przy ekskomunistę, biskup Palefebra, mówił o farzyjskim skandalu. Ludzie się zmieniają, czasy się zmieniają. A druga rzecz. Historia się czasem powtarza jako farsa. W latach 70. to również konferencja biskupów w Francji. Była największym oponentem względem funkcjonowania i działania seminarium Weką i Bractwa Świętego Pisa X, kiedy było ono jeszcze w 100% kanonicznie regularne. Oświadczając, mimo że, że tak powiem, w papierze było wszystko w porządku, że na przykład seminarium Weką jest seminarium dzikim, no i właśnie to biskupi Francji spowodowali to, że bodajże w 1974 doszło do wizytacji w seminarium Econ, która doprowadziła potem do skasowania, tak zwanego skasowania Bractwa Świętego Piusa X, no z tym, że Arcybiskup Lefebvre, kiedy zobaczył tych wizytatorów, y, którzy, no, jak mówią wspomnienia, dawali do zrozumienia, że nie wierzą w zmartwychwstanie, biskupi, biskupi Belgowie, on i deschą, y, no to y, oburzony wydał ostre oświadczenie i... Y, i, I stanowczo powiedział, że będzie bronił wiary. Natomiast tutaj mamy wywieszenie białej flagi, zanim został przypuszczony jakikolwiek atak. Tu mamy niestety wywieszenie białej flagi, bo tutaj chyba istnienie tych tradycji nie jest wartością samą w sobie. Przechodząc na polskie podwórko. Ja uważam, że niestety widzimy tę tendencję również w naszym polskim tle światku, gdzie często czyta się takie wpisy w internecie, że niech ci księża podpisują, wszystko byle byśmy mieli mszę. Pytanie, co jest istotą? Msza czy doktryna? No bo jeśli, jeśli msza, to. Rację mają posoborowcy, którzy mówią, że tu bożkiem jest forma, że tu nam nie zależy na, na niczym poza formą, że to jest puste, to jest wydmuszka wszystko. To mają rację. Mają moderniści rację i niestety tacy właśnie... Myślę, że naprawdę szczerze, szczerze myślący ludzie, którzy no, są w, mają w sercu wiarę katolicką, którzy oburzają się na te wszystkie nowinki Franciszka, te Amoris i inne takie, ale przede wszystkim, żeby tu była msza kanonicznie regularna i to jest ich główna troska, zamiast tego, żeby byłam msza z katolickim nauczaniem, no to robią niedźwiedziom przysługę w sprawie tradycyjnej liturgii, w ogóle tradycji. A z drugiej strony, no, no trzeba, właśnie sobie, trzeba sobie właśnie zadać teraz, teraz pytanie: no, jaka będzie cena tego, że gdzieś tam to duszpasterstwo swoim przetrwa? Moim zdaniem, oczywiście, może się zdarzyć taki przypadek, że. Nikt nie będzie tam ingerował, ale to przez chwilę i tak jak powiedziałem, no o ile w wypadku księży diecezjalnych, którzy cały czas odprawiali starą mszę i nową mszę, to jakby niewiele się zmieni, natomiast yy, yy, no na przykład może przyśle biskup na rekolekcję yy, do duszpasterstwa tradycji, dajmy na to w Łodzi ojca Remigiusza Rycława, żeby tam wygadywał swoje herezje. I co? I co wtedy? I co wtedy? To niebezpieczeństwo jest coraz bardziej realne. Będzie te, będą te, wiecie, to zabierane po kawałku. Jest to zgodne całkowicie z wolą Franciszka. Tak jak już to udowodniłem, cytując ten fragment listu do biskupów, którego mam wrażenie, że wszyscy ten. Nikt nie doczytuje do końca tego listu do biskupów, bo wszyscy już są tak oburzeni pewnie po przeczytaniu pierwszych dwóch akapitów, że, że, że już dalej nie czytają, a to jest duży błąd. To jest duży błąd. Trzeba doczytać do końca. Trzeba doczytać do końca. Szanowni Państwo, i jest, nie jest dobrze, natomiast to nie jest powód, żeby żeby no, kapitulować w ten sposób. bo no, Tak jak powiedziałem, arcybiskup Lefebvre postawił się, walczył. Można powiedzieć, że 30 lat po jego śmierci no, wszystko się powtarza. Po, jeśli dobrze liczę, 45 latach od próby skasowania, zamknięcia Bractwa Świętego Pisa X, no, te tradycyjne instytuty mają do wyboru wybór formy kanonicznej i tej tak zwanej jedności, czy wiary. Bo to oczywiście może się wydawać, że uda się wytargować niewielkie jakieś... Tylko niewielkie ustępstwa, ale po niewielkich ustępstwach przyjdą kolejne i kolejne. Zresztą jak sięgniemy do historii Bractwa Świętego Piotra, to właśnie tak było, że w latach 90. założyciel, przecież pierwszy przełożony generalny musiał ustąpić z funkcji, ponieważ młodzi księża chcieli koncelebrować nową mszę. Oczywiście nie, ze względu na formę tego programu nie mam za bardzo czasu, żeby zagłębiać się tam w różne teologiczne problemy związane z tym, że się odprawia jedną i drugą, mszę. to myślę, że część widzów doskonale zdaje sobie sprawę z tych niuansów, a jeśli będzie zapotrzebowanie, to mogę nagrać, nagrać kolejny materiał, ale możecie też Państwo odsyłam, czy do nagrań na kanale szkoły Akwinaty, czy niektórych materiałów. Tutaj też poświęcono nagrywanych, zwłaszcza po tradicjonis Custodes. Myślę, że to tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Zachęcam do udostępnień, lajków, subskrypcji, komentarzy, także wspierania naszego kanału finansowo. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.